Rozdział 10. 4 miesiące przed upadkiem. Dosiadająco opancerzonych alekków strażnicy przyglądali się beznamiętnie zbliżającej się Majew. Na ich tabardach widniał znak Naru. Domyślała się, że widzieli już znacznie bardziej imponujące siły niż te, którym ona przewodziła. Szatrach było stanowczo największym miastem na rubieży. Śmiało mogło rywalizować z każdym z dużych miast Azeroth. Mury miało tak potężne i grube, że cała procesja wozów zaprzężonych w raciczniki mogła maszerować po ich drugiej stronie, a Majew nie miałaby o tym pojęcia. Wielka wieża sterczała w niebo, widoczna ponad monstrualnymi fortyfikacjami. Nad miastem wznosiły się szczyty gór, które strzegły je od północy. Wielki latający stwór przemknął nad jej głową i usiadł za murami. Majew musiała zdobyć te wielkie podniebne płaszczki. Gdyby jej oddziały mogły dosiadać tych stworzeń, mogłaby uderzać błyskawicznie i znikać, zanim wróg zdążyłby zareagować. Odrzuciła tę myśl. Jeśli ona zdołałaby zdobyć płaszczki, udałoby się to i jej wrogom. Bitwa po prostu przeniosłaby się na inny grunt. Przynajmniej mając ten prawdziwy grunt pod nogami, jej oddziały mogły kryć się wśród lasów. Nocne elfy zostały do tego stworzone, a Draenei i Złamani właśnie się uczyli. Tutejsze lasy znacznie różniły się od tych rodzimych, ale jak wszystko na rubieży, tutaj wszystko było obce nocnym elfom. Wśród drzew szamotały się wstrętne wielkie ćmy. Wiele z nich skażonych zostało magią chaosu. Im lepiej Majew poznawała ten świat, tym bardziej się przekonywała, że przesiąknięty jest magią spaczenia. Być może było to spowodowane obecnością płonącego legionu. W jednej kwestii Majew nie miała wątpliwości. Rubież była idealnym miejscem dla Illidana. Miał tu wszystko, czego tylko zapragnął. Czuł się w niej jak w domu, w przeciwieństwie do normalnych elfów. Przestała zgrzytać zębami, gdy podchwyciła spojrzenie Anindry. Dopilnowała też, by nie marszczyć się gniewnie i gestem nakazała swym żołnierzom ruszyć ku bramie. Jeśli pełniący wartę Draenei wystraszyli się na ten widok, nie dali tego po sobie poznać. Odczekali do ostatniej chwili, po czym skrzyżowali włócznie, blokując wejście. Oczywiście nie była to żadna przeszkoda. Szablonocny Majew przeskoczył nad drzewcami bez najmniejszego trudu. Nie o to jednak chodziło. Podaj przyczyny przybycia do miasta Szatrach. Odezwał się strażnik po prawej. Najwyraźniej był wyższy stopniem. Przybyłam, by uzyskać audiencję u Adala. Twarz strażnika nadal była obojętna. Twoja świta również? Owszem. Doszła do wniosku, że znaczna liczba Draenei wśród jej żołnierzy działała na jej korzyść. Najwyraźniej strażnicy byli przyzwyczajeni do widoku uchodźców. Jej oddziały były przecież zaniedbane od długiej jazdy i ciężkich walk. A być może strażnicy po prostu się cieszyli, widząc więcej wojsk wkraczających do miasta. Strażnicy podnieśli włócznie. Proporcje jeszcze raz załopotały na wietrze. Majew przejechała pod kamiennym łukiem. W chwili, gdy wkroczyła do miasta, gwałtownie wciągnęła powietrze. Tu była moc. Starożytna, a przy tym życzliwa. Wpleciona w kamienie, czyniła z nich coś więcej niż tylko mury. Shadowsong czuła energię pulsującą wewnątrz wieży, która górowała nad miastem. Stoimy w obliczu światłości, powiedziała Anindra. Czymkolwiek była moc, ona też ją wyczuwała. Miejmy nadzieję, że tak jest, odpowiedziała Majew. Módlmy się, żeby nie okazało się to jakimś wielkim oszustwem. Zbyt często zło przybierało maskę życzliwości. Podłość nosiła szaty świętości. W ten sposób łatwo było zaskarbić sobie wierność prostodusznych. Rozważała tę możliwość długo i głęboko. Ostatnimi czasy zdarzały jej się takie chwile, kiedy myślała, że byłaby skłonna przyjąć pomoc samego Kil'jaedena, jeśli tylko oznaczałoby to koniec Illidana. Doszła do wniosku, że nawet jeśli Naru nie są tak łagodni, jak się wydawali, to i tak nie miało to znaczenia. Jeśli pomogą jej dopaść zdrajcę, to się z nimi sprzymierzy. Jechali szerokimi ulicami Szatrach. Jej rekruci pokazywali kolejne widoki sobie nawzajem i swym elfim dowódcom. Wszyscy słyszeli wiele o tym mieście, choć żaden z nich nigdy nie postawił w nim nogi. Majew doszła do wniosku, że dla Draenei Szatrach było tym, czym Darnassus dla jej ludu. Na swój sposób miasto robiło wrażenie, aczkolwiek zbudowane było z kamienia, a nie z żyjącego drzewa. Jak wielu Draenei, Szatrach otaczał nimb porażki. Majew miała wrażenie, że spogląda na połatane ruiny wspaniałej niegdyś metropolii. Tubylcy pasowali nawet do miasta.
Wielu nosiło potargane ubrania i sprawiło wrażenie zagłodzonych. Kilku nawet zbliżyło się do niej z błagalnie wyciągniętymi rękami. Wśród nich były też dzieci. Nie miała nawet im czego dać, nawet gdyby chciała. Wystarczająco ciężko było jej zadbać o aprowizację własnych oddziałów. Każdy grosz przeznaczali na prowadzenie wojny. Mieszkańcy miasta pochodzili z każdego zakątka rubieży. Po obu stronach ulicy złamani kulili się pod osłoną swych przyścianków. Majew dostrzegła też orków, co ją zaskoczyło, choć sama nie umiała powiedzieć dlaczego. Walczyła z nimi od tak dawna, że teraz ręka aż ją świerzbiła, by dobyć broni. Ta chęć jednak była niczym w porównaniu z falą gniewu, jaka wezbrała w niej na widok krwawego elfa. Gapił się na nią bezczelnie. Nie tylko ona go zauważyła. Krwawe elfy, warknęła Anendra. Podobnie jak Majew, i ona czuła identyczną pogardę dla tych wynaturzonych elfów. Stracili swe źródło mocy tajemnej, kiedy Arthas skalał słoneczną studnię słońca i użył jej energii, chcąc ożywić Kel'Thuzada. Teraz wszystkie krwawe elfy dręczył niezaspokojony głód mocy. Krwawy elf uśmiechnął się z mieszaniną pogardy i arogancji, ale nie dał rady spojrzeć wartowniczkom w oczy. Powinniśmy się nad nimi litować, stwierdził Sarius, kroczący w swych elfich kształtach. Ich życie uległo spaczeniu wskutek głodu mocy. Ja bym nie mogła chyba żyć, gdybym stała się tym, czym one, oznajmiła Anendra z pogardą. Sarius uśmiechnął się niejednoznacznie. Kiedyś były jak my. Być może znów mogłyby takie być. Być może jest jeszcze dla nich odkupienie. Maj wbiła w niego wzrok. Powinna się spodziewać czegoś podobnego. Sarius był w końcu druidem, a druidzi miewali dziwne pomysły. Oni chyba nie chcą zostać uratowani, odezwała się spokojnie Anendra. Moim zdaniem podoba im się to, czym są. A skąd możesz to wiedzieć? Spytał Sarius. Rozmawiałaś z którymkolwiek z nich? Nie. Za bardzo byłam zajęta bronieniem się przed ich próbami zabicia mnie. Odpowiedziała nawet łagodnie. A zresztą sam powinieneś pamiętać. Niewątpliwie leczyłem rany. Sarius oddał jej uśmiech. Tych dwoje wyraźnie ku sobie ciągnęło. Póki tylko nie wpływało to na zachowanie na polu walki, Majew nie miała nic przeciwko. Zauważyła, że ich przejazd obserwowany był przez więcej niż jednego Sindorei. W ich oczach nie było żadnych ciepłych uczuć. Ciekawe, czy krwawe elfy szpiegowały dla Kael'thasa, a co za tym szło, również dla Illidana. Nad ulicą wisiał szyld kryształowej czary. Z wnętrza dobiegała muzyka i odgłosy zabawy. Majew wprowadziła swych żołnierzy na dziedziniec i stajenni ruszyli ku nim z pomocą. Złamani wiedzieli, jak obchodzić się z elekami, ale żaden nie chciał się zbliżyć do kotów. Z budynku wyłonił się potężny złamany. Na widok tak licznych żołnierzy wytrzeszczył oczy. Niemal widać było, jak liczy zyski. Niechaj spłynie na was błogosławieństwo światła, powiedział skłaniając rogatą głowę. Długie macki wokół jego ust opadły. Złożył dłonie i splótł palce. Jestem Alexius. Witajcie w kryształowej czarze. Znajdziecie tu wszystko, czego wam potrzeba. Mam nadzieję, stwierdziła Majew. Arechron bardzo zachwalał twoją gościnność. Uśmiech złamanego stał się jeszcze szerszy. Rozmawialiście z moim kuzynem? W takim razie jesteście tu po trzykroć mile widziani. Czy dla waszej świty też chcecie pokoje? Tylko dla mnie, moich oficerów i jakiegoś tuzina straży przybocznej. Reszta moich żołnierzy będzie obozować poza murami miasta. Alexius skrzywił się lekko z rozczarowaniem, a potem odwrócił i począł wykrzykiwać polecenia w języku Draenei. Niewielki oddział służby ruszył przygotować najlepsze pokoje. Będę zaszczycony, jeśli dołączycie do mnie w mojej prywatnej kwaterze. Zwrócił się złamany do Majew. Jestem pewien, że mamy niejedno do omówienia. Pewnie jej się tylko wydawało, ale chyba usłyszała w jego głosie naglącą nutę. Być może Arechron zdążył się skontaktować ze swoim kuzynem. Posłańcy przecież latali regularnie między Szatrach a Telarem. W rzeczy samej. Wdzięczna jestem za twoją gościnność. Pokoje Alexiusa oszołomiły ich. Pełno tu było luster, dywanów i niezliczonych stojaków na wina. Gospodarz starannie wziął jedną butelkę, zdmuchnął z niej warstewkę kurzu i zaprezentował Majew, jakby miało to dla niej coś znaczyć. Nie miała pojęcia o gatunkach winach Draenei i naprawdę niewiele było spraw, które obchodziły ją jeszcze mniej.
To bardzo dobry rocznik, zapewnił ją złamany. Tę butelkę napełniono na 100 lat przed tym, zanim nasz świat został rozbity. Kiedy umoczysz mi wargi, poczujesz smak dawnego Drenoru. Maje wzmusiła się do uśmiechu, jakby ją to interesowało i jakby się nie mogła doczekać, aż gospodarz wyciągnie korek i rozleje trunek do kielichu. Alexius siedział przez kilka chwil, trzymając pełen kielich przy ustach i napawając się zapachem wina z wyrazem czystej satysfakcji na twarzy. Ten aromat zawsze przypomina mi moje dzieciństwo. Piłeś wino będąc dzieckiem? Czasem, do posiłku. Ale głównie chodzi o zapach. Przypomina mi o ojcu, kiedy siadał do stołu, by przełamać się chlebem z rodziną. I to są wspomnienia z czasów, nim wasz świat został zniszczony? Draney skinął głową i nagle podniósł powieki. Tak, jestem starszy niż wyglądam. Uśmiechnął się na znak tego, że wie, na ile lat tak naprawdę wygląda. To musiał być straszliwy czas, stwierdziła Maje. Odkryła, że im częściej przypominała Draney i złamaną o ich cierpieniach, tym chętniej chcieli jej pomóc. Zniszczenie świata? Stonu wywnioskowała, że jej słowa uznał za grube i nieodpowiednie. Straszliwe, ledwie to oddaje. Byliśmy pewni, że to koniec świata. Niebo płonęło. Kontynenty były rozrywane na strzępy. Płynęły rzeki lawy. Dzika magia przeskakiwała między szczytami gór. Niektóre z nich odrywały się i płynęły w powietrzu. Czasem spadały i zabijały tysiące. Widziałam coś takiego w Nagrandzie. To jak porównywać kamyk do głazu. Byłeś w Nagrandzie? Draney skinął głową. Czasem interesy prowadzą mnie aż do Telaru, tak jak i obowiązki rodzinne. Uśmiechnął się i położył dłonie wierzchem do góry na blacie. Nie przyszłaś tu jednak słuchać wspomnień starego karczmarza. Arechron wspominał mi w swych listach o twoim zadaniu. Chcesz zguby nowego pana na rubieży, Illidana. Zaczął mówić coraz ciszej, jakby nawet w swoich własnych ścianach obawiał się, że ktoś go podsłucha. A skoro sam gospodarz uznał, że tak należy się zachować, Majew zdecydowała się, że pójdzie w jego ślady. Owszem, masz niewielu żołnierzy jak na tak poważne przedsięwzięcie. Jesteś ekspertem w tych kwestiach? Nie zawsze byłem tłustym karczmarzem. Walczyłem. Aczkolwiek nigdy nie ruszyłem przeciwko wrogowi tak potężnemu jak twój. Już raz go pokonałam, powiedziała Majew głośno. A jednak wciąż jest wolny i urósł w siłę. Jego szpiedzy czają się wszędzie. Zawsze znajdą się tacy, którzy będą mówić w zamian za złoto. Na twoim miejscu uważałbym, z kim rozmawiam, a jeszcze bardziej o czym. Zapamiętam. Powiedziano mi także, że są tu tacy, którzy mi pomogą. Liczę tutaj na Naru. Być może, choć obawiam się, że mają własne zmartwienia. Nie zaszkodzi zapytać. Zgadza się. Kto nie pyta, ten nic nie dostaje. Złamany nie wydawał się przekonany co do powodzenia jej misji, ale może po prostu taki był. Zrodzeni ze światłości mogą pomóc tylko temu, kogo uznają za godnego. Zrodzeni ze światłości? Shatar. To oznacza ich imię. Naru, których przyciągnęły do zniszczonego szatrach modlitwy kapłanów Aldoru, odprawiających rytuał w ruinach jednego ze swoich świątyń. Arechron wspominał coś o kapłanach. Czyli nic ci nie powiedział. Służą Naru i światłości. Rekrutują kogo się da, żeby walczyć z płonącym legionem. Będą ci wdzięczni za każdą pomoc. Nie wątpię, że ich cel jest godny, ale moim zdaniem najlepiej przysłużę się światłości, gdy pokonam Illidana. To największy z czempionów Legionu na rubieży. Czy nie jest zatem dziwne, że wydaje się z nimi walczyć? To może być oszustwo, albo chwilowa niezgoda. Wcześniej też odwracał się od swych demonów panów, by chwilę później znów wkradać się w ich łaski. Wiele wiesz na jego temat. Stałam na straży jego więzienia przez 10 tysięcy lat. Z pewnością cię nienawidzi. Obawia się mnie. Taką mam nadzieję. Nie wątpię.
czy pomożesz spotkać mi się z Naru? Możesz po prostu pójść i rozmawiać z nimi w tarasach. Z pewnością już wiedzą, że tu jesteś. Wyczuwają drzemiącą w tobie moc i zgodzą się cię wysłuchać. I to tyle? To takie proste? Dla ciebie będzie proste. Nie mam co do tego wątpliwości. Twoja wojna z nowym władcą rubieży nie przeszła niezauważona. Powiedziałeś, że ma tu swoich szpiegów. Na pewno to krwawe elfy. Być może, ale ja bym nie osądzał zbyt pochopnie. Sindorei przysięgli bronić miasta. Widzący nie tolerują tych, którzy pomagają twojemu zdrajcy. Oni sami go zdradzili. Czyżby? Zostali wysłani przez księcia Kael'thasa, by zniszczyć nasze miasto. Stanowili potężną siłę. Byli najlepsi, najbystrzejsi w armii Kael'thasa. Potężni magowie i uczeni. Aldorianie szykowali się do obrony, ale krwawe elfy złożyły broń i poprosiły o spotkanie z Naru. Najwyraźniej ich dowódca Vorenthal miał wizję. Ocaleją, jeśli będą służyć Naru. To mógł być tylko sprytny wybieg. Wielu myślało podobnie, ale Naru rozmawiali z Vorenthalem i przyjęli jego hołd oraz miecz. Od tamtej chwili krwawe elfy służą miastu. Oszustwo, skwitowała Maiev. Naru zaglądają głęboko w umysły tych, z którymi rozmawiają i niełatwo ich oszukać. A jeśli ktokolwiek mógłby to zrobić, to z pewnością Kael'thas jest przebiegły. W twych słowach słyszę gorycz, zauważył Alexius. I ja kiedyś uznawałem go za sojusznika. Jest kłopotliwy. Niemniej jednak, krwawe elfy z Tarasu Widzących to kolejna grupa, do której powinnaś zwrócić się z prośbą o pomoc. Maiev poczuła, jak jej policzki oblewa gorąco. Prędzej poszukałabym wsparcia u spaczonych orków! Złamany uniósł dłoń do ust i pogładził zwisające wyrostki. A wróg mego wroga? Nie jesteś pierwszym, który mi to sugeruje. Ale sprzymierzając się z Sindorei, posunęłabym się o krok za daleko. Szkoda, bowiem Widzący to potężni magowie. Maiev zacisnęła pięści i złamany natychmiast zrozumiał, że popełnił błąd. Dobrze, więcej już o tym nie wspomnę. To byłoby bardzo roztropne. Maiev przez chwilę poczuła ukłucie żalu. Nic nie zyska, zrażając do siebie karczmarza. Naprawdę doceniam twą pomoc. Jestem tu obca, a przyjazny przewodnik to prawdziwy skarb. Wszyscy jesteśmy obcy w tym świecie, Maiev Shadowsong. Musimy sobie pomagać. Czy na kogoś jeszcze mogłabym liczyć? Khadgar, arcymag, jest zaufanym sojusznikiem Naru. Zdaje się, że pochodzi z twojego świata. Opowiedz mi o nim. Tyle opowieści o nim krąży, że ciężko wyłuskać z nich prawdę. Jest człowiekiem. Kilku takich trafiło już do szatrach. Niektórzy twierdzą, że to bohater, który się poświęcił, by zamknąć mroczny portal między Azerotem a Drenorem. Reszta mówi, że był uczniem Mediva, strażnika, którego opętał Sargeras. A to raczej marna rekomendacja. Nie budzi to zaufania. Szatar mu ufają. Ja niestety nie mogę. W takim razie to chyba dobrze, że nie ma go już w tym mieście. Naru wysłali go do otchłani burz, a przynajmniej takie słyszałem pogłoski. Miał tam zbadać jakieś dziwne manifestacje. Jesteś zadziwiająco dobrze poinformowana, Alexiusie. My, karczmarze, słyszymy mnóstwo rzeczy. Szczególnie gdy wiemy, gdzie przyłożyć ucho. Cieszę się zatem, że i ty wiedziałeś. Oczywiście byłabym bardzo niezadowolona, gdybym się przekonała, że o moich sprawach rozprawiałeś z kimś innym. Alexius sprawiał wrażenie urażonego. Przysłał się tu mój kuzyn. Gdybym tak postąpił, sprzeniewierzyłbym się wszystkim prawom krwi i gościnności. Oczywiście, chciałem się tylko upewnić, że się rozumiemy. Teraz brzmisz jak mój kuzyn. Już rozumiem, dlaczego cię polubił. A więc to są tarasy światła, pomyślała Maiev. W pewien sposób powietrze tu lśniło. Rozlegały się krystaliczne dźwięki. Z sufitu okrągłej komnaty zwisały wielkie, lśniące, błękitne kryształy. Woń kadzidła łaskotała nozdrza Maiev.
a pośrodku komnaty, nad masywnym kamiennym podwyższeniem, unosiła się lśniąca istota o niesamowitej mocy. Naru. Jego kształty zmieniały się nieustannie, przechodząc z jednej figury geometrycznej w inną, aczkolwiek najczęściej przypominało ono gwiazdę. Setki przychodzących z rozmaitymi prośbami wchodziło i wychodziło. Między nimi cały czas przewijali się natomiast kapłani. Niewątpliwie aldoriańskiego obrządku. Krwawe elfy, noszące tabard ze znakiem widzących, gapiły się na Majew. Nie sprawiały wrażenia wrogich, ale przyjaznych też nie. Miała poczucie, że próbują odgadnąć, co zamierza uczynić. Szła przez tłum, lustrując otoczenie. Pod kopułą tarasu rozbrzmiewało echo niezliczonych kroków. Minęło trochę czasu, nim stanęła przed Naru. To ją nawet ucieszyło. W ten sposób zyskała szansę przyzwyczaić się do jego niesamowitej obecności. Adal lśnił niczym słońce złapane w łańcuchy. Uwolniona potęga Naru mogłaby zniszczyć całe miasto albo zrównać góry z ziemią. Skupił na Majew rozbłysk swojej uwagi, gdy elfka podeszła bliżej. Ledwie zdołała się powstrzymać przed klęknięciem. Głowę trzymała wysoko i patrzyła prosto w światło Naru. Miała wrażenie, że Naru czyta w niej jak w rozwiniętym zwoju. W tej istocie było coś takiego, że Majew czuła się niczym dziecko. Bądź pozdrowiona, strażniczko Shadowsong. Odezwał się Adal. Emanował spokojem. Łagodny i miły głos zdawał się dochodzić zewsząd i znikąd zarazem. Być może on tylko rozbrzmiewał w jej umyśle. Jestem Adal. Niech Elun opromieni moment naszego spotkania. Jak mogę ci pomóc? Wiesz, kim jestem, prawda? Tak. Wiesz, czym się zajmuję? Tak. Przybyłam na rubież tropem Illidana. Zamierzam sprawić, by powrócił do swojego więzienia. Ambitny zamiar. Illidan mieni się władcą rubieży. Jest na tyle potężny, aby dowieść, że jego twierdzenie nie jest pustą przechwałką. Kim jesteś, żeby mu się przeciwstawić? Tom, która trzymała go w więzach przez 10 tysięcy lat. Mgnienie oka w obliczu wieczności. Majew uśmiechnęła się smutno. Mnie wydawało się to bardzo długo. Jako że wy, śmiertelni, mierzycie czas, nie wątpię, że tak było. Ale nie dla Naru. Patrzymy na sprawy inaczej. Nie mamy ciał ani wieku. Jesteśmy istotami światłości. W takim razie wiecie, że Illidana należy pokonać. To zadanie, do którego wydajesz się pasować doskonale. To zadanie mego życia. Widzę. Tym większy żal czuję na myśl, że w tej chwili nie możemy ci pomóc. Co? Padł z jej ust, zanim zdołała się powstrzymać. Ton jej głosu był tak słaby i bezbronny, że aż śmieszny. Niestety my również mamy zadanie do wypełnienia w tym miejscu. Walczymy z płonącym legionem, a zadanie to pochłania wszystkie nasze zasoby. Ale Illidan służy legionowi. Walka z nim tylko przybliży was do celu. W tej chwili walczy z legionem. Jest jego wrogiem. Wykorzystujemy tę sytuację, by zebrać siły. Walczy z demonami, bo tak jest mu akurat na rękę. Kiedy sytuacja się zmieni, popełznie do swych władców lizać im stopy, jak zawsze to robił. Twoja nienawiść cię zaślepia, Majew. To nie jest nienawiść. Chcę sprawiedliwości dla tych, których zabił. Dla tych, których właśnie zabija. I dla tych, których zabije. Nie powiecie mi chyba, że Illidan jest lepszy od płonącego legionu. Nie masz pojęcia o prawdziwej naturze legionu, strażniczko Shadowsong. A ty masz? Powiedziała lekceważąco Majew. Walczymy z legionem 1000-krotnie dłużej, niż trwa twoje życie. I będziemy walczyć aż do końca wszechrzeczy. Potrzebuję czegoś więcej niż gładkich słówek, jeśli mam zaprowadzić Illidana przed oblicze sprawiedliwości. Niestety słowa to wszystko, co dla ciebie mam. Musisz znaleźć własną drogę.
Masz tu sprzymierzeńców dla swej sprawy, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. A możesz znaleźć więcej, jeśli się postarasz. Przywódca widzących chce z tobą rozmawiać. Krwawy elf? To jeden z twego ludu. Krwawe elfy nie są moim ludem. Odwrócili się od mego ludu przed wielu laty. Nic nas nie łączy. Może poza wspólnym wrogiem. Nie będę zadawać się z tymi heretykami. Jeśli taka jest twoja wola. Majew trzymała furię w ryzach. Pokłoniła się i obróciła napięcie, nie czekając aż Adal zakończy audiencję. Słyszała, jak stojące niedaleko krwawe elfy gwałtownie wciągają powietrze. Poczuła odrobinę satysfakcji. Wysoki elf ta bardziej widzących ruszył w jej stronę. Zapewnie to o nim wspominał Adal. Minęła go, nie dając mu szansy, by się do niej odezwał. Wciąż, jak się okazało, miała jakieś zasady. Byli tacy, z którymi nie zamierzała zawierać przymierza. Nawet gdy chodziło o pokonanie zdrajcy.